tytuł dzisiejszego odcinka. Zachłanność. Pechastwo. Żartuję. Po prostu się najedliśmy. Ja zła się najadłam. Spać mi się jeszcze chce. To idziemy spać. Po jedzeniu też się położyć. A, bo tu jest jakaś legenda o czarnej damie, czy coś takiego, że ją widać nieraz. Tutaj, w zamku? No. Zapytamy się go. Jeszcze byśmy poprosili dwa pączki z rusza. Tak. Nie, jednego. Ja nie chcę. Ja sobie już bym zjadł. Może taką drążówkę zjadł. Jesteśmy w piekarni Sarzyńskiej. Wziąłem męża na chlebiaka. To są chlebiaki, czyli bułki z kapustą. Bułki z kapustą. I mamy coś na wynos. Jest. Jak to żyć? Drożdżówka z jagodami. Jeszcze mamy pączka i tu mamy jeszcze pączka. Tego zjemy na spółkę, bo jest duży. A jeszcze do kawy mamy ciasteczka. A tu oczywiście nie ma kawy, tylko jest miętka. Ciasteczko. Zawsze jak jestem w Kazimierzu, to przychodzę do tego miejsca, bo to jest fajnie. To jest ciepło, jest łazienka. Jest duża kura przed tym. Zaraz. To nie kura, to kogut. A, to kogut.
Przecież kogut to jest znak rozpoznawczy Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Oczywiście. Wiedziałem to. A teraz smakujemy, czy ta kawa jest dobra? Mamy to w sruch. Ładnie wygląda, ale jak słusznie zauważył Piotr. Piotr. Ładne kawy zazwyczaj nie są takie smaczne. Wiesz? Trzecią. Ja wiem. Ale mam długie włosy. Pojutrze idę do fryzjera, ale trochę mi szkoda w sumie. Nie no, mówię ci, szkoda, że ci nie jest tak dobrze. To co, rozparcelujemy no. Wow. Ale róża. Dobra, tylko ja jestem już przesłodzona. To dobrze, jednego na pół zjemy teraz. Mhm. Patrz, jakie zdjęcie by wyszło. Może zdjęcie trochę. Bardzo proszę. Wnętrzności. Pączka. To jeszcze 10 razy. Krzywacy. Dobrze. Degustacja zupki. Rosołowy. Rosoło. Wróć. Dobry. A tu czeka na mnie. Grzybobranie. Dobra. A teraz spróbujemy. Dawać. Nie, to ja sobie spróbuję tak. Nie zachlapała. Dobra. Nie? No. Pycha. Powiem ci, że... Miami. Też trochę piękne. Kuna grzybowa wymiata. Chciałam znieść toast. Tak. Za miłość do mojego przystojnego męża, który znosi... Złote jajka. Kwadratowe jajka czasem ze mną. Jak na mnie czeka. Albo jakby coś mówię, ja nie słucham. A później ja to mówię i myślę, że coś wymyśliłam, ale tak naprawdę już to mówi, tylko nie słuchała. Ale podświadomie? Ma mnie cierpliwość. Znaczy toast za cierpliwość. Skarb dobrego skarb. Za miłość. I cierpliwość. Jak winko? Dobra? Tutaj se podgrzej nad tym. Buki. Dobra. Tak, chcesz piwka spróbować? Też delikatne. To nie jest jakiś podstęp? Nie. Już kończę i mówię, najadam się do mojej małżonki. A moja żonka odpowiada, nie oddam ci. Skąd ta odpowiedź? Przecież nie chciałem ci zabrać. Byś był w 100% pewien, bo w życiu pieroga nie odda. Nie możemy być niczego na 100% pewni, a tutaj możesz być pewien. Okej, okay. I tu jest ta pewność. Mm-hmm. No i fajnie. No i dziękuję za szczerość. Pusynka teraz prawie na każde słowo odpowiada. Mm-hmm. A dlaczego taka jesteś, Pusynko? Bo już zjadłam. Jesteś? Nieszczęśliwa. Smutna? Lubię. Nawet jak jesteś najedzona, to lubisz jak jest, prawda? Mhm. Jak jesz. Mhm. No właśnie. No to teraz masz tylko alkohol. Mhm. Ale w domu masz tego racucha? Jak to się nazywa? Kulebiak. Kulebiak. Nie w domu, tylko w pokoju mam kulebiaka. I pringles. I pączka jagodziankę. No, ale tego już nie będę jeść. O, nie mów hop. Już nie może być, jak z basenu się wróci. A, i chciałam jeszcze coś pokazać. Moją nową miłość. To jest pomadka z peelingiem. Sylweco. Odżywcza pomadka z peelingiem. Naturalna regeneracja ust. Uwielbiam tę pomadkę. Super jest. No to na razie tyle.
A, bo tutaj jest spa i można skorzystać z różnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale ja nie znam tych osób, nie wiem jakie to są zabiegi i za te pieniądze wolę sobie nakupować jakichś fajnych kosmetyków. Tak właśnie. Kasia to lubi. Lubi to bardzo. Przewodnik spacerowania z psem. Część pierwsza. Tak, zawsze właśnie. Słuchaj się swojego psa. Tak. Trzeba zdefiniować. Kto tu rządzi? Od razu na samym początku stawić zasady. Kto tu jest panem? Ogon jeszcze w górze. Chciałam powiedzieć, że jestem w Puławach w moim rodzinnym mieście. Chciałam gdzieś wyjść z siostrą dzisiaj, bez piątek. I nie ma gdzie. Dostałam ładne body od mamy. Holi. Ładnie się ubrałam. Mam ładny makijaż. Nie było gdzie wyjść. Takie smutne to jest. Jesteśmy w domu. Trzeba to rozpakować. Piotr, fajnie było, nie? Super. Tak. To ci pa. Janowiec Kazimierz, Puławy, Warszawa. Ja. Outlet. I jeszcze raz outlet. Przesadź!